Miał ostatnie 3 walki z zawodnikami, którym się zarzucało, że są wiekowi, przede wszystkim, że są parterowcami, a jak wiadomo, no Scott lubi się bić w tej stójce. Jak to skomentujesz? Wiesz co, chyba nie będę nawet tego komentował, no bo nie ma co, jakby nie ja wybieram sobie przeciwników, robią tutaj to włodarze KSW, jeżeli chodzi o ich wiek, to w sumie to tak chyba jak ze mną, no bo już mam 34 lata, to byli więcej zawodnicy w moim przekroju wiekowym, więc nie wiem dlaczego takie były w ogóle komentarze. Tutaj jest młodszy co prawda zawodnik, zobaczymy, no ja jestem gotowy, czuję się bardzo dobrze fizycznie, myślę, że nie zmarnowałem tego całego okresu. Teraz po walce tak samo, od razu były ciężkie treningi, więc jestem dobrej myśli. Rozumiem, że powodem tego, że się nie udało pojechać do Stanów, był brak tam decyzji dostania wizy. No więc jak ten okres przygotowawczy w WCA, bo macie tam bardzo mocną pakę w tej chwili, to jeden z klubów stopowych, mówi się o tym najmocniejszy prawie w czołówce w Polsce i jest z kim porobić, jest z kim posparować i faktycznie tak jest? Zdecydowanie tak. Na plus atmosfera, naprawdę wszyscy bardzo otwarci na wiedzę, tak samo jak jest, były żarty, to były żarty, ale jak była robota, to była naprawdę ciężka robota. Ogromne spektrum, jeżeli chodzi o przeciwników, można było sobie wybierać, mańkuci, refleksowi, fizyczni, tacy, także to jest fajne, że co rundę możemy robić zupełnie innym przeciwnikiem, który jakby ma zupełnie inne argumenty, mocniejsze. No i to też właśnie powoduje, że ten klub jest taki mocny. Oprócz tego nadzorujący Robert Jocz, który ma doświadczenie nie dość, że praktyczne, to jeszcze merytoryczne, bo był przecież też sam zawodnikiem i wie, na co zwracać uwagę. Tym bardziej, że był oczywiście zawodnikiem MMA, więc wie, na co zwracać uwagę. No bardzo mi się podobało naprawdę i jeżeli będzie taka możliwość, czas i ewentualnie, jeżeli któryś z chłopaków kiedykolwiek będzie potrzebował mojej pomocy, to naprawdę z miłą chęcią tam przyjadę pomóc, a przy okazji sam potrenować, nie? To jeszcze ja poproszę słówko o walce Tomka Narkuna z Mamedem. Obu znasz bardzo dobrze. Jak można się tutaj scenariusza na to starcie spodziewać? Wiesz, no tutaj scenariusze mogą się no różnie potoczyć, to wszystko wiem. No wiadomo, że Mamed jest wybitnym zawodnikiem i potrafi po prostu w którymś momencie wystrzelić albo jakąś techniką, albo ciosem, a ma też wiadomo cios nokautujący, więc Tomek musi bardzo uważać, ale naprawdę Tomek ma też bardzo dużo argumentów, nie? Ma świetny parter, ma warunki fizyczne, które przemawiają na jego korzyść, długie nogi, długie ręce, ma czym uderzyć i ręką, i nogą, co zresztą pokazywał już w swoich walkach. Parter naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zapasy, do tego jest fizycznie bardzo silny. No, szczerze nie chciałbym tutaj, żeby to wyglądało, że będę mu robił taką reklamę, ale jest to ewidentnie zawodnik, z którym ja po prostu nie lubię sparować, bo ciężko mi na niego znaleźć sposób jest, nie? Czy ta walka ze Scottem to jest eliminator do walki z Mamedem? Nie mnie to pytać, nie? No, chyba jestem jednym z niewielu zawodników, który musi toczyć aż tyle pojedynków, żeby dostać rewanż, nie? No to ja jeszcze mam pytanie o wagę, bo wiemy, że u Ciebie to jest proces, który no, dużo energii zazwyczaj zabiera i jak to wygląda, bo widziałem, że ostatnio opublikowałeś u siebie na Instagramie nawet zdjęcie, więc chyba odżywiasz się dobrze. Nie, no jakby ja zawsze odżywiałem się dobrze przed walką i to jest taki proces, którego ja nigdy nie zaniedbuję. Tylko widzę, że nie wiem, czy to też wynika z tego, że jestem po prostu starszy, może inaczej wygląda ten mój metabolizm, ale z walki na walkę jestem coraz cięższy, w takim sensie, że ja od razu po walce na drugi dzień, czy tam po 2 dni później jestem na treningu, zmieniam tą charakterystykę treningową, ale mówiąc tak bardzo dosadnie, lubię po prostu żreć, nie? Rozumiem. No w sensie chodzi ci o dania, które nadużywam, czy powinienem się skupić na daniu, który podnosi poziom testosteronu, tak? Nie, tak jak mówię, no z walki na walkę czuję się fizycznie coraz silniejszy, ale też ta waga, kurczę, no coraz trudniej się robi, w takim sensie, że jestem coraz cięższy, nie? To
trochę zwalnia ten metabolizm też. Może z wiekiem zwalnia, ale też jakby no ja nie mam tego hamulca po walce i lecę po prostu z tym żarciem i owszem przepalam to, ale też jestem takim mezomorfikiem i dosyć szybko łapię mięśnie, więc jestem coraz większy fizycznie, nie? To nie jestem grubszy, bo nie mam opony, nie mam tłuszczu, tylko łapię mięśnie, nie? Walczyłeś już w Łodzi. Jakieś szczególne wspomnienia związane z Atlas Areną? Jak w każdej większej takiej hali, no na pewno atmosfera bardzo fajna. Mamy trochę kolegów też tam w Łodzi, tak, którzy przyjdą kibicować. No dobre wspomnienia, oczywiście. Przyjemne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.